zrobić film, pomysł szalony, nie dla uczestników warsztatów filmowych prowadzonych m.in. przez Radosława Mazura. Młodzi i chętni do pracy ludzie od 3 do 14 sierpnia uczestniczą w zajęciach odbywających się w ramach akcji Lato w mieście z Kozienickim Domem Kultury. Prace nad tym projektem realizowane są zarówno w KDK, jak i w plenerze. Uczymy się wszystkiego tak naprawdę, czyli trochę podstawowych funkcji kamery, trochę jak trzymać blendę, trochę co to znaczy być kierownikiem planu, trochę jak trzymać tyczkę z mikrofonem, a gotowym produktem będzie film, w którym zagrają wszyscy warsztatowicze. Film krótkometrażowy, około 30 minut, zobaczymy ile nam wyjdzie później po montażu, ale 14 sierpnia taką pierwszą wersję, którą będziemy montować na bieżąco w trakcie tych 2 tygodni, pokażemy o godzinie 18. W Kozińskim Domu Kultury. W filmie wystąpią aktorzy amatorzy. Część z nich uczęszczała na warsztaty teatralne prowadzone przez Radka Mazura w KDK. Młodzież związana jakoś już z Kozienicami na pewno gra. Scenariusz napisała moja narzeczona, która jest też scenografem w tym projekcie i odpowiada za charakteryzację. Natalia Jarząszkiewicz pisała go razem ze mną. Ja się zajmuję reżyserowaniem. Operatorami są pierwszym operatorem Mikołaj Kazior, a drugim gościnnie pomaga nam mocno Marcin Stępień. Sceny do filmu nagrywane są zarówno w samych Kozienicach, jak i w okolicznych miejscowościach. Mamy staw w Wypadkowicach, mamy pensjonat Kacerisu, boisko przy basenie Kacerisu. Mamy trochę różnych lokalizacji, bardziej znanych i mniej znanych, takie, które będą bez problemu do rozpoznania dla mieszkańców Kozienic, ale również takie mocno alternatywne, chociaż może ich nie ma zbyt wielu, ale na pewno będzie czasem, można się zastanowić, gdzie to było robione. Próbowaliśmy namówić reżysera, aby zdradził kilka szczegółów na temat projektu, fabuły filmu. Nic nie powiem. Nic nie powiem. Zapraszam po prostu na premierę 18-14 sierpnia do Domu Kultury. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak przyjść na premierę.